No dobrze, witam wszystkich w kolejnej części, czyli już drugim, że tak powiem, rozdziale dzisiejszego materiału o budowie mapy. No i w dzisiejszym rozdziale zajmiemy się budową prostej siatki testowej. Nie będzie to zbytnio nic skomplikowanego. Mamy tutaj już naszą pierwszą drogę stworzoną w poprzednim materiale. Jak widzicie, jest to oto piękna, prosta droga, aczkolwiek troszkę nudna. Więc tak, co potrzebujemy? Klikamy E plus 2, dzięki czemu pojawią nam się prefaby, różne skrzyżowania i tak dalej. I pojawi nam się też takie małe okienko. Z tego okienka generalnie nie będziemy póki co korzystać, klikamy po prostu tą lupę. I odpala nam się Content Browser tak zwany. Czyli przeglądarka praktycznie wszystkich modeli, które są dostępne w podstawowej części gry. Te dwie kategorie na razie nas nie interesują, czyli Collection i Tax. Ja sobie to zawsze wyłączam, bo mi tylko miejsce zajmuje zbędne. Tutaj mamy suwaczek Size, polecam sobie dać go o jedno oczko wyżej, czy też jedno oczko w prawo, dzięki czemu te wszystkie podglądy poszczególnych modeli są troszkę większe, no i będzie nam się lepiej tutaj po prostu pracowało na tym. Co nas interesuje? Generalnie jak ktoś zna angielski, no to poradzi sobie, bo tutaj praktycznie wszystko można znaleźć. Nie wiem, ktoś chce, nie wiem, kosz na śmieci, no to wpisuje trash, ma różne tutaj pliki, bin oczywiście, tak, to jest kosz. Ktoś potrzebuje, nie wiem, dom, wpisuje house i ma masę domków różnych do postawienia. Natomiast nas póki co interesują prefaby skrzyżowań, żeby, no wiadomo, jednak ta droga, ta siatka dróg była bardziej skomplikowana. Tak samo jak w grze, mamy F5, czyli mapę, możemy sobie zawsze odpalić podgląd, dzięki czemu widzimy mniej więcej naszą siatkę dróg. Klikając F8 mamy troszkę bardziej szczegółową, z licznymi opcjami, które może kiedyś tam omówię, aczkolwiek wolałbym się w to nie zagłębiać póki co, no bo jest to raczej poradnik dla nowicjuszy, którzy nigdy wcześniej edytora nie otwierali. Więc tak, mamy pierwszą drogę, przejdziemy sobie do Content Browsera i poszukamy sobie, powiedzmy, w moim przypadku akurat znam tutaj nazwy, jest to Italy Cross, czyli włoskie skrzyżowania, których najwięcej właśnie na fikcyjnych korzystam. Oczywiście wchodząc sobie w zakładkę, tutaj mamy różne zakładki, prefaby tych skrzyżowań i różnych tutaj właśnie rozwiązań drogowych mamy dużo więcej. Wystarczy wpisać tutaj w wyszukiwarce cross w zakładce prefaby, żeby jakby zawęzić swoje poszukiwania. No i mamy tutaj różne opcje. Te strzałki symbolizują ruch uliczny. Warto sobie to też jakoś postudiować, żeby sprawdzić konkretne strzałki, żeby nie połączyć po prostu, nie wiem, jakiegoś prefabu z Wielkiej Brytanii z europejskim prefabem, bo w tym momencie będzie lekka kolizja, ruch uliczny będzie wariować, no i na mapie nie będzie to nic fajnego. Dobrze, zawęzimy sobie to Italii, ponieważ no, ja z tych korzystam, tak jak już mówiłem. No i mamy tutaj skrzyżowania, powiedzmy, weźmy sobie takie, tak? Też podstawowe skrzyżowanie. Postawiliśmy sobie skrzyżowanko i teraz zasada jest prosta. Mamy trzy nody zielone i nod czerwony. Zasada jest taka, że nod czerwony nie łączy się z czerwonym. Zielony nod z prefaba może się łączyć z zielonym nodem z drogi oraz czerwonym. Natomiast czerwony nod z prefaba łączy się tylko z zielonymi kropkami czy też nodem od drogi, tak? Czyli jeżeli połączymy sobie, powiedzmy, spróbujemy połączyć, przeciągając po prostu lewym przyciskiem myszy, tak jak tak samo stawiamy wszystkie tutaj rzeczy lewym przyciskiem myszy, połączymy to z tym, no to jak widzimy, no nie połączyło się, tak? Natomiast jak zobaczycie, po przyciągnięciu czerwonego noda do zielonego, już mamy ładne połączenie, nawet nam się lekki skos zrobił. Jeżeli chodzi o wysokości, wystarczy wcisnąć H, no i możemy sobie, trzymając lewy przycisk myszy, klikamy kropkę, trzymamy lewy przycisk myszy i dajemy w górę bądź w dół. I właśnie nam się wysokość zmienia tego prefabu. Możemy też wcisnąć M, dzięki czemu odpala nam się takie, powiedzmy, klasyczne narzędzie do wysokości, do przemieszczania obiektów. Czyli mamy poszczególne osie X, Y, Z.
możemy sobie, po prostu trzymając poszczególne osie, przesuwać model. I tak to właśnie wygląda. Jeszcze klikając sobie H, na jakimś poszczególnym nodzie mamy tutaj high, czyli wysokość. W tej chwili mamy minus 4,8, wydaje mi się, że metra, chociaż przyjmijmy, że będzie to po prostu jednostka, bliżej nieokreślona. Czyli mamy minus 4,8 tej jednostki. Jeżeli chcemy sobie dać, powiedzmy, nie wiem, wszędzie, każdą wartość na jakąś konkretną, możemy sobie zaznaczyć, klikamy N, klikamy jakąkolwiek czerwoną kropeczkę i mamy tutaj position. W tej chwili tutaj nic nie mamy wyświetlone, ponieważ każdy nod jest jakby w innej pozycji, przez co no tak nie wyświetla się tak globalnie jakby dla wszystkich nodów jedna pozycja, ale chcemy zrobić, żeby właśnie tak było. Czyli pozycja środkowa to jest wysokość. Dajemy 0. Jak widzicie, wszystko automatycznie nam się ustawiło na 0. No i mamy tutaj ładnie wszystko proste jak stół. Jest też tutaj taka opcja jak free rotation, jak widzicie. Free rotation odnosi się do tego, że jeżeli sobie zaznaczymy na czerwonej kropce drogi bądź prefabu free rotation, wciskamy R i dzięki temu, trzymając lewy przycisk myszy, klikając na ten czerwony nod, możemy sobie po prostu kręcić konkretnym modelem bądź drogą. Tutaj możemy sobie dać też N, free rotation, OK, wciskamy R. No i jak widzicie, też możemy się bawić w jakieś kręcenie tutaj, zakrętasy i tak dalej. Także stworzymy sobie na szybko siatkę. Też mamy bardzo wiele opcji pod literką P. Generalnie pod F1 polecam sobie przestudiować tutaj klawiszologię, bo mamy wszystko ładnie opisane. Także ja tutaj wam wszystkiego nie opiszę, wiadomo, bo czasu by mi nie starczyło. Natomiast tutaj mamy wszystko ładnie pokazane. Czyli literka E to jest new item, plus jedynka, czyli droga, dwójka prefab, tak jak my to robiliśmy do tej pory. Po trójka mamy buildings, czyli jakieś tam różne płotki i tak dalej. Czwórka to są modele, czyli jakieś typowe modele, budynki. Piątka to są znaki. Znaków na razie nie będziemy poruszać, bo jest to troszkę bardziej skomplikowany temat, więc na tą chwilę znaki sobie odpuścimy. Szóstka to jest bezier patch, czyli narzędzie. Jeżeli ktoś ogląda moje zamulankę, to wie, że bardzo lubię korzystać z tego narzędzia. Jest to po prostu łata terenu, którą można sobie dowolnie formować, tak by jakieś wszelkie dziury o nieregularnych kształtach sobie zamaskować. Cut plane. Jest to po prostu linia, która będąc z jednej strony tej linii, nie widzimy tego, co jest po drugiej stronie. Służy to głównie do optymalizacji terenów, tak? No bo przecież nie zawsze chcemy, żeby wszystko się renderowało w jednym czasie. Czasami, jeżeli, nie wiem, jesteśmy za jakimś dużym budynkiem, możemy postawić cut plane, który usuwa jakby teren, nie renderuje się teren, który jest za tym budynkiem. Jest to bardzo fajna rzecz. Jeżeli wasze mapy będą już bardziej rozbudowane, zalecam tego używać, bo no jednak bardzo to wpłynie na wydajność projektu. Mover, no to jest oczywiście wszelkie jakieś animowane obiekty, jak jakieś samoloty lecące, piesi chodzące po chodnikach i tak dalej. I terrain, no to jest terrain, czyli po prostu taki placek, jak mamy tutaj, brązowy, tylko bez drogi. Te wszystkie opcje z biegiem czasu będziemy poznawać, będę wam je pokazywał, jak one działają i tak dalej. Natomiast dzisiaj skupimy się tylko na właśnie takich podstawowych. Czyli klikamy sobie P na czerwony nod drogi, powiedzmy. No jak widzicie, otwiera nam się okienko, które jest, wow, bardzo, bardzo, bardzo wiele nam możliwości daje to okienko. Road type, no to jest jakby szablon konkretnej drogi, który w sumie wybieramy sobie za pośrednictwem tej wyszukiwarki, więc no, jeżeli ktoś sobie wybierze konkretną drogę stąd, no to już tego road type nie musi używać. Road material, to służyło głównie na starych terenach i starych drogach, dzięki czemu mogliśmy sobie wybierać po prostu teksturki. Natomiast ta droga jest nowego typu, z DLC, więc wszelkie edycje kolorku asfaltu mamy tutaj. Road look, taka zakładeczka. Także tutaj możemy sobie właśnie wybierać. Tutaj mamy 5 wariantów, ponieważ no akurat tak wyszło. Akurat tak wyszło, że mamy 5 wariantów. O, w ogóle nam się jakaś droga po prostu zadała. Nie chcę takiej. Postawimy sobie na szybko Italy Road, co by wszystko się ładnie zgrywało z teksturami.
Italy Road, powiedzmy. O, może być taka. Chyba. Chyba tak. Połączymy sobie zielone kropeczki, możemy sobie też coś takiego zrobić. Klikamy P na czerwoną kropeczkę. No i mamy Italy Road 1. No i materiału tutaj chyba możemy wybierać, ale na razie nas to nie interesuje. Zresztą tutaj mamy zakładkę Center, czyli jest to materiał, czy też tekstura odnosząca się do wysepki, którą mamy między jezdniami. W tym wypadku nie mamy jej, więc no, nie wybierzemy się rzeczy. Road Look. Tutaj mamy zakładkę. Mamy Italii od 1 do 5. Każdy DLC ma jakby 5 wariantów asfaltu. Możemy się między nimi przełączać, jak widzicie. Ładnie się tutaj teksturka zmienia. I teraz tak, mamy lewo oraz prawo, tak? Materiał to jest oczywiście tekstura wzdłuż drogi, która idzie. Możemy sobie tutaj dać jakieś, nie wiem, dirt. Tutaj mamy generalnie masę. Jeżeli ktoś ma DLC, to ma jeszcze więcej tego wszystkiego. Może sobie tak scrollować. Weźmiemy sobie taką teksturę. I z drugiej strony możemy sobie wybrać coś innego, a jeżeli chcemy wybrać tą samą i nie chce nam się jej szukać, to po prostu dajemy tą strzałeczkę, że copy settings to the right side, tak? Klikamy to, myk, mamy już jakąś teksturę. Jak pewnie zauważyliście też, mamy tutaj takie dziurki. Jest to spowodowane tym, że to jest droga low poly, która po wciśnięciu V odpala nam się Vertex Manipulation, który sobie na razie zostawimy do późniejszego omówienia. Natomiast przyda nam się to właśnie, żeby zobrazować, na jakiej zasadzie działa High Poly. Mamy tutaj Vertexa, tak? Czyli edycję taką jakby poszczególnych segmentów drogi. Jak widzicie, jest ich na, nie wiem, tych 100 metrów mamy drogi. Czy też ten fragment ma 100 metrów, no to w 100 metrach mamy 1, 2, 3, 4, 5, jakby 5 segmentów tego Vertexa. Po wciśnięciu P znowu na ustawieniach drogi damy High Poly Road, dajemy OK i w tym momencie, jak widzicie, droga jest raz, że bardziej płynna, nie jest już taka kanciata, to mamy też właśnie tych Vertexów troszkę więcej. Natomiast nasza droga nadal ma jeden problem, mianowicie brak przejść między teksturą podłoża a asfaltem. Teraz co zrobić, żeby to przejście było? Mamy coś takiego jak left edge oraz right edge. Edge to są tak jakby krawężniki, przejścia po prostu, krawędzi drogi z asfaltem. Mamy tutaj oczywiście w wersji włoskiej kilka wariantów do wyboru. Możemy sobie Italy Curb 15, tak zwany, czyli to jest po prostu krawężnik. Mamy Italy Asphalt, czyli takie płynne przejście. Italy Shoulder 15, które ja osobiście najczęściej korzystam, czyli mamy widoczną granicę końca drogi, ale mamy też takie troszkę piasku na poboczu, bardzo ładnie to wygląda. No i tutaj kolejne wersje, czyli sidewalki 3-metrowe, to są po prostu chodniki, tak? Kilka też wariantów do wyboru. Natomiast z chodnikami jest taki problem, że jeżeli weźmiemy sobie chodnik, on jest troszkę wyższy, bo mamy krawężnik, no i zostawia nam taką dziurwę tutaj. Więc na potrzeby tego poradnika damy sobie po prostu Italy Shoulder albo SH, może być asfalt, coś innego. I z jednej i z drugiej strony, bo też mamy tutaj lewo i prawo. Dajemy OK. No i jak widzicie, mamy już tutaj w miarę płynne przejście, tak? Drogę mamy. No i pewnie chcecie też dodać jakieś pasy. Żeby dodać pasy, w tym wypadku mamy Road Variant tutaj. Tutaj mamy wersję No Lines domyślnie, natomiast możemy sobie wybrać, jak widzicie, kilka wariantów. Są to podstawowe warianty, nie ma niektórych spotykanych w Polsce, czyli z jednej strony mamy linię przerwaną, z drugiej ciągłą. To oczywiście sobie wszystko trzeba dodać samemu, natomiast na tym etapie no to raczej wątpię, że będziecie to robić. Więc po prostu zasoby STS-u muszą wam na tą chwilę wystarczyć. No. Więc no dobrze, mamy drogę, mamy linię ciągłą. Zaczyna to jakoś wyglądać, tak? Natomiast przydałoby się dodać jakieś, nie wiem, wypukłości może. Tutaj mamy coś takiego jak plane, tak? W tej chwili mamy profil plane. To są generalnie takie presety wysokościowe. Jak sobie zacznę jeździć tutaj, wybierać, tak jak zobaczycie,
po prostu zaczyna nam się formować różna wysokość, różne jakieś takie po prostu wygięcia terenu. Jeżeli ktoś chce jakąś górkę zrobić wzgórze, no to może przecież sobie to zrobić właśnie za pomocą tego. Aczkolwiek ja stosuję vertexy, więc po prostu tutaj zostawimy sobie plane na tą chwilę. Okej. No i tutaj mamy noise. Od 0% do 100 mamy trzy wartości. 0 to jest, jak widzicie tutaj, czyli po prostu płaski teren. 50 to jest taki teren bardziej pofalowany. I to znowu będzie dobrze widać przy okazji włączenia vertexów. Jak widzicie, te vertexy są już takie bardziej... No, nie są takie równe, tak? Są bardziej powyginane. Jeżeli sobie wejdziemy jeszcze raz pod P i wybierzemy wersję 100%, no to tutaj już w ogóle są jakieś dziwne cyrki. Ja w większości stosuję akurat wersję 0%, dlatego że wolę sam sobie edytować teren za pomocą tych vertexów. Każdy vertex można osobno po prostu tutaj sobie edytować, tak? Ctrl oczywiście zacofamy. No dobrze. Ustawienia jeszcze polecam sobie ustawić na 12 oraz skybox na 0, żebyście mieli jakby taki najbardziej przejrzysty edytor, żebyście najwięcej widzieli. Jest taka pogoda, powiedzmy, która daje nam najwięcej światła, więc no, zalecam budować na tym. Taki protip oczywiście poboczny. No i tak, mamy modele. Do vegetation przejdziemy sobie zaraz. Są to oczywiście różne jakieś takie tunele. Pierdoły. Tutaj oczywiście wiecie, ja wam wszystko pokazuję, natomiast najważniejsze, żebyście sami eksperymentowali i próbowali różnych rzeczy. Railing, no to są różne barierki i tak dalej. Wzdłuż drogi one się układają. Jak widzicie, mamy płotek. Przesuniemy sobie drogę, to ten płotek idzie równo z drogą. Tak samo się wygina. Żeby go przesunąć, no to tutaj mamy offset. 0, powiedzmy, damy 5, albo 6, albo 7. Coś takiego. Jest zasada taka sama jak na terenie, czyli jeżeli chcemy z drugiej strony ten płotek, dajemy tą strzałeczkę. No i mamy z dwóch stron. Oczywiście dał nam się na wartości zerowej, tak? Więc tutaj też musimy zmienić wartość na, w tym wypadku, 7. No i mamy drogę z płotkiem jakimś. Tak to wygląda. No i troszkę roślinności dodamy, może vegetation damy. Dobra, może być, nie wiem, City Trees 2 na przykład, z dodatku bałtyckiego, czy tam może czarnego w sumie bardziej. From, czyli od którego metra od drogi, powiedzmy, ma się generować roślinność, no to damy sobie od 5 metra. I tu teren, który nam się wygenerował, to jest 80 metrów, tak, od drogi. Możemy sobie edytować, nie wiem, na przykład na 10, na 20, możemy nawet na 200 dać. Aczkolwiek pamiętajcie, że im większy teren, tym bardziej wpływa na optymalizację, więc zalecam na początku sobie zostawić tę, powiedzmy, wartość 80 domyślną. Ja sobie dam, powiedzmy, właśnie tą 80. No i od 5 metra generuje nam się roślinność do, powiedzmy, nie wiem, 50. Tak? Zaczęły nam się generować jakieś różne losowe drzewka. I teraz mamy taką funkcję jak sparsity. Wartość im mniejsza, tym jakby mniejsza odległość między poszczególnymi drzewami. Więc damy sobie na przykład 100. Jak widzicie, mamy tych drzewek już masę, nie? Damy sobie, nie wiem, 800? No tych drzewek jest tak trochę luźno. Wartość umyślna zawsze jest 400. Niżej mamy skalę tych drzewek. Możemy sobie ustawić taką, jaką chcemy. Domyślnie jest 80 do 120. No i tutaj mamy jakby trzy presety, które możemy sobie ustawić na poszczególnym segmencie drogi, tak? Z jednej i z drugiej strony, z lewej i z prawej. Jeżeli ktoś chce więcej, no to musi sobie te drzewka sam postawić, używając właśnie tej lupki, i wyszukać jakieś konkretne drzewko i postawić. Aczkolwiek wpływa to chyba źle na optymalizację. Im więcej nodów generalnie, tym gorzej dla silnika. Tak. Jeszcze została tutaj jedna opcja, High Poly Models, czyli od drogi do jakiej odległości ma się generować drzewo High Poly. W tej chwili jest to domyślnie 50 metrów. I do 50 metra mamy też roślinność. Damy sobie, powiedzmy, na 80. W tym momencie roślinność nam się znowu jakby przerzedziła, wylosowała. No i faktycznie do 50 metra mamy ładną roślinność, taką 3D, powiedzmy. Natomiast od 51 już jest taka roślinność w stylu low poly, która no jest tak dobrze wpływa na optymalizację.
jeżeli jakaś roślinność jest daleko od drogi, powiedzmy te, nie wiem, 40-50 metrów, to zalecam ustawiać już high poly, low poly, przepraszam. Ustawimy sobie tutaj high poly, powiedzmy od 20 metra. Jak widzicie, roślinność, która była troszkę dalej, ustawiła nam się na low poly też. Tam 50 już jest ładna, tak? I no to tak naprawdę to, te wszystkie ustawienia, te zbliźniacze do tych ustawień z tej strony, tylko po prostu z jednej i z drugiej strony mamy generowane te same, tak? Do jednej, do lewej i prawej strony drogi. No. Przejdziemy sobie teraz pokrótce do tych ustawień, czyli w sumie tych jednych z ważniejszych. Tutaj mamy view distance, czyli dystans renderowania w metrach, czyli ile metrów od tej drogi ta droga się pojawi. Domyślnie jest to 400 metrów. Na fikcyjnych ja korzystam z 600, 900, w porywach do 1400. Bo jak widzicie, ustawimy sobie jakąś niską wartość, powiedzmy 80 metrów. I jak się oddalimy, to ten segment znika. W momencie jak damy sobie 400 metrów, oddalimy się, oddalimy się, oddalimy się, no i on gdzieś tam zaraz zacznie znikać, no zniknął teraz, nie? Te 400 to jest takie wystarczające, powiedzmy, do budowania mapy, aczkolwiek czasami jak są jakieś otwarte przestrzenie, no to wiadomo, że trzeba troszkę to powiększyć. No i idąc od góry mamy ptaszy high poly, czyli to jest to, o czym mówiłem. Oznaczymy to, wiadomo, że droga jest bardziej kwadratowa, no i też widać to po płocie, który ma tych poligonów jakby mniej. Tak, wszystko jest bardziej płynne po zaznaczeniu tego ptaszka. Low poly vegetation, no to generuje nam się tylko roślinność low poly, jak widzicie. Super fajny jest, nie wiem czemu jest zablokowane, ale to było w przypadku starych typów drogi. W tej chwili mamy jakby high poly już jakości super fajne starej techniki, więc no, tunnel road powoduje nam to, że gdy pada deszcz, po prostu jakby droga nie generuje, jadąc tą drogą nie będziemy mieli kropel deszczu na szybie. No collision, jeżeli mamy to zaznaczone, no to po prostu po wjeździe na ten segment drogi spadniemy pod mapę, bo kolizja tego będzie wyłączona. Ignoruj cut plane, no to jest opcja, którą właśnie wam mówiłem wcześniej odnośnie właśnie cut plane'u. Jeżeli nie chcemy, żeby ta droga znikała, a jest w zasięgu cut plane'a, czyli tej linii, która jakby usuwa modele, których nie chcemy widzieć, no to tak jak sama nazwa pokazuje, czy też wskazuje, po zaznaczeniu tego droga będzie cały czas widoczna. Terrain Shadows, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia do czego to, od czego to jest. Nawet nie widzę za bardzo różnicy. Niby wyłącza tereny, cienie terenu, ale czy to mam włączone, czy nie, to w sumie to się nie zmienia nic. Tutaj mamy ptaszka Show in UA Map, czyli jeżeli nie chcemy, żeby ta droga była widoczna na mapie, no to po prostu odznaczamy to, dajemy OK. Jak widzicie, mamy mapę w prawym górnym rogu. Ruszymy się, żeby odświeżyć teren, no i ten segment nam zniknął, tak? Może to poprawię. O! Zaznaczamy sobie Show in UA Map, dajemy OK. No i widzicie, segment nam się pojawił. I to jest właściwie wszystko. Water Reflection, jeżeli chcemy, aby wszystko, co jest na segmencie drogi oraz sama droga generowała odbicia w jakiejś wodzie. Smooth Detail Vegetation polega na tym, że gdy sobie to wyłączymy i brushujemy, klikając B, mamy taką funkcję jak brushowanie terenu, czyli możemy sobie malować. W momencie, kiedy damy sobie roślinność, jakąś taką... O! Nie wiem, co by tutaj... Grass, powiedzmy... Greenbelt. Tak? Mamy tutaj taką... O! Proszę. Roślinność. Kiedy odznaczymy opcję, czy też zaznaczymy opcję Super Smooth Detail Vegetation, jak widzicie, trawa pojawia się tylko tam, gdzie mamy zabraszowane konkretnie na tą teksturę. Natomiast gdy to wyłączymy, no to ta trawa jest jakby taka bardziej płynna, bardziej przechodzi, właśnie jeszcze wchodzi na tą starą teksturę. To widać oczywiście tutaj, jak zaznaczam bądź odznaczam. Kolejna opcja, wyłączyło mi się, kolejna opcja jest to No AI Vehicles, co też pewnie się domyślacie, że jeżeli to zaznaczymy, na drodze nie będzie się generował ruch uliczny. I to można poznać po tym, że strzałka ruchu ulicznego jest taka ciemnozielona. Gdy to wyłączymy i ruch się normalnie generuje, jest taka jasnozielona. Left-hand traffic, szczerze mówiąc,
Aha, okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że nie wiem, co to jest, ale jak widzicie, możemy sobie zaznaczyć i zamienia nam strzałki. GPS avoid. Gdy to zaznaczymy, droga, która, przy której to właśnie zaznaczyliśmy, nie będzie się generowała na mapie GPS-u, więc GPS nie będzie po prostu kierował tą drogą. Przynajmniej tak to rozumiem. Kolejna opcja, czyli Nobu Unary. To też muszę wam pokazać kolejną małą opcją, czyli Collisions. Jak widzicie, mamy tutaj taką gównianą ścianę niewidzialną, w którą jak uderzymy, no to po prostu ciężarówka nam uderza, tak? Nie będziemy mogli tam gdzieś dalej przejechać. Gdy zaznaczymy Nobu Unary, ta ściana znika, więc będzie można sobie po prostu jeździć gdzieś tam poza teren, wypaść. To się głównie przydaje przy robieniu parkingów bądź też stacji benzynowych, gdy chcemy właśnie gdzieś tam bardziej głębiej w teren wjechać. No i tutaj mamy Secret Road, gdy to zaznaczymy, to po prostu droga znika z podglądu mapy, ale gdy wjedziemy na tą drogę, no to po prostu nam się pokaże jako ukryta droga, czyli funkcja, która została niedawno dodana, tak? Czyli to taka paskowana droga będzie. No, więc z grubsza chyba to wszystko, jeżeli chodzi o ustawienia drogi. Jest też taka fajna opcja, jak tutaj mamy Set as Default, czyli gdy to klikniemy i damy sobie powiedzmy E plus 1, żeby postawić drogę, generuje nam się droga taka sama, którą, jak widzicie, ustawiliśmy tutaj, tak? Czyli też mamy płotek, też mamy drzewa jakieś tam, tą teksturę, podłogi i tak dalej. Włączymy sobie kolizję, żeby nie obrzydzało za mocno. Idąc dalej, mamy Use Default, czyli jeżeli wzięliśmy sobie Set as Default, tak, tą drogę zapisaliśmy, mamy ten segment drogi, klikamy P, damy Use Default, automatycznie nam się zamienia ta tekstura, czy też ta droga na właśnie tą. Tutaj nam się zrobiło takie kijowe przejście, ale ruszymy tylko troszkę, bądź też zapiszemy mapę guziczkiem Save Map i wszystko nam się tutaj, słuchajcie, ładnie naprawi. Idąc dalej, mamy reset, czyli po prostu przywracamy do ustawień domyślnych. Jak damy cancel, to nam wróci. Tutaj mamy presety i mamy remove brushes, tak? Czyli to jest funkcja właśnie pod przyciskiem B do malowania. I mamy strzałki z lewej, z prawej. Przepraszam, z lewej, z prawej. I gdy wciśniemy ten przycisk, to po prostu usuwa wszystkie brusze. W tej chwili mamy, jak widzicie, brush tutaj. Klikamy sobie remove brush. No i brush zniknął. Kolejną i ostatnią opcją jest tutaj Add Vegetation Sphere, czyli mamy takie kółeczko, które jak widzicie usuwa nam roślinność tam, gdzie jej nie chcemy. Klikamy sobie na to kółeczko P, też sferę. Radius to jest oczywiście promień, który ma to kółko. Możemy sobie dać 10, możemy sobie dać 100. Aczkolwiek pamiętajcie, że ta funkcja działa tylko na jednym segmencie, tak? Czyli jeżeli postawiliśmy sobie z opcji pod P tego segmentu drogi, to nie możemy tym przejść już na kolejny segment. I tak samo to nie działa na roślinność kolejnego segmentu, tylko na ten jeden konkretny. Aczkolwiek my tego na razie nie potrzebujemy, bo to jest gunwo generalnie. No. Dobra, także ja w sumie stworzę sobie tak na szybko jakąś ścieżkę prostą, jakąś siatkę dróg i widzimy się zaraz. No dobrze, zrobiłem sobie coś takiego, czyli mamy siatkę podstawową, powiedzmy, dwóch miast. Która pozwala nam później rozbudować to, powiedzmy, kilka kolejnych dróg oraz kilka różnych obiektów, które trzeba będzie dodać oczywiście na te miasta. No ale dobrze, no mamy drogę, zostały nam jeszcze kilka pierdeł, jak jakieś, powiedzmy, ustawienia tych skrzyżowań oraz jakieś może dodatki na tej drodze, bo takie puste się wydają. Więc możemy sobie, klikając Ctrl, zaznaczyć kilka tych prefabów skrzyżowań. Bądź też jedno, jeżeli chcemy edytować jedno. Klikamy P. No i tutaj ustawienia w większości są prawie że identyczne do tych, które mamy w ustawieniach drogi. Aczkolwiek mamy tutaj kilka dodatkowych części, jak jakieś, na przykład, o, parking. Mamy przez to linię.
semafory, czyli mamy linię do zatrzymania się, bo możemy dodać sobie na skrzyżowania, jeżeli oczywiście to wspiera, jak widzicie, sygnalizatory, dzięki czemu mamy normalne wygenerowane światła, ruch uliczny normalnie się będzie zatrzymywać i myślę, że będzie to spoko. Jeszcze takie, wiecie, pierdoły, jednak trochę siedzę w edytorze, więc kusi już mnie tutaj coś w świecie rozbudować, zbudować, no ale muszę się pohamować, bo jednak to jest tutorial. Więc zaznaczymy sobie te dwie drogi. No i wiadomo, tutaj mamy miasto, więc w mieście tego nie ma, no ale tutaj są dwie drogi, powiedzmy takie międzymiastowe, drogi krajowe. No to co? Weźmy sobie model. No i coś takiego jak Reflective Post. Oczywiście polski, no bo jednak mapa jest polska. Dystans to będzie 100 metrów, bo założenie to ma być takie, że to będzie mapa 1 do 1. Offset powiedzmy 5, może nawet 6. No i z drugiej strony to samo. Czyli mamy 100, 6, dzięki czemu mamy już słupki co 100 metrów. Hektometryczne, piękne, fanfaromfa. Także jak widzicie, prosta tekstura drogi, prosta tekstura terenu i już całkiem spoko to zaczyna wyglądać, nie? Tak to właśnie wygląda. Tutaj mamy jeszcze taką zębatkę. Jak widzicie, mamy skala, akurat w tym przypadku domyślnie 1 do 19. I w mieście mamy domyślnie skalę 1 do 3. My oczywiście chcemy 1 do 1, więc normalna skala między miastami to będzie 1 do 1, tak? Czyli wpisujemy 1. No i city mamy 1 do 3, a potrzebujemy 1 do 1, to dajemy 1. I klikamy, pszt, ok. Więc w tym momencie nawigacja będzie prowadziła, zresztą możemy sobie to nawet zobaczyć, damy kamerę tutaj, dajemy F8, GPS. Jak widzicie, od tego punktu do tego generuje nam się normalnie droga. No i w nawigacji pewnie by to było napisane, że tu jest, nie wiem, 600-700 metrów. No. Dobrze, także takie podstawowe informacje. Jeszcze wam tutaj zaprezentuję jedną rzecz. Mamy do góry w edytorze coś takiego jak takie magnesiki. Snap to grid, czyli obiekt jest po zaznaczeniu tego. Snapuje się po prostu do pewnych szkieletów, można to nazwać, szkieletów obiektów. Snap to ground, czyli po prostu snapuje nam się do wysokości terenu. Jak zobaczymy tutaj, damy sobie troszkę wyżej, tak? I chcemy, gdy mamy tą opcję wyłączoną, przesuwając, nic nam się nie łączy tutaj, tak? Gdy zaznaczymy sobie ten magnesik, snap to ground, przepraszam, po najechaniu od razu nam się, jak widzicie, równa z wysokością, tak? No i tak to właśnie wygląda. A to akurat jest mało istotne. Jeszcze takie małe pierdoły w stylu, których możecie nie wiedzieć z podpowiedzi, chociaż to wszystko jest napisane pod F1, jeżeli chodzi o klawiszologię. Jeżeli mamy segment drogi, chcemy go sobie podzielić, to po prostu wciskamy guziczek myszy na czerwonym nodzie i segment drogi nam się podzieli równo na pół. Możemy sobie to oczywiście też podzielić, tak dzielić bez końca, prawie że. Trzymając shifta możemy odczepić segment. Możemy sobie go R-ką obkręcić oczywiście. Jeżeli chcemy dopasować, powiedzmy, to, żeby było równo z tym segmentem drogi z zieloną kropką, trzymamy Alt. Oczywiście Alt z prawej strony i jak widzicie, ładnie nam się wszystko dopasowuje, tak? No. Także tego babola można troszkę tutaj zmniejszyć, o, żeby było coś takiego. No dobrze. No i w drugim odcinku, który w sumie wyszedł chyba ponad pół godziny, trochę długi, no ale mam nadzieję, że coś tam z niego zrozumieliście i wynieśliście. Myślę, że to będzie wszystko z takich podstawowych informacji. Także dajcie znać, co sądzicie o takiej serii poradników. Jest jeszcze, oczywiście, jak widzicie tutaj, właściwie 4 punkty zostały. Tak myślę, że co kilka dni się będzie pojawiać taki materiał z poradnika i uda się jakąś taką miniserię nakręcić.
już od jakiegoś czasu generalnie planowałem właśnie nagrać coś takiego, że będę z wami budować taką mapkę malutką. Krok po kroku, no i też wam pokazywać różne tutaj rzeczy, no i tak mniej więcej już to pomału staram się realizować, więc mam nadzieję, że docenicie to i nie wiem, tam jakiś komentarz napiszecie. No, także ten. Do zobaczenia. Elo.